nie są takie najprzyjemniejsze w dotyku. One się kompletnie nie strączkują. Cześć, ja jestem Vlasinkola i witam Was ponownie na moim kanale w filmie z testowania różnych produktów. Dzisiaj bierzemy sobie do testów tą oto migiełkę, dlatego już mam mokre włosy, co mogło Was na początku zdziwić, ponieważ już włosy mam umyte. Do mycia wykorzystałam te oto dwa produkty, czyli z tej samej serii co mgiełkę. Jeśli ciekawi Was, jak te dwa produkty wypadły w moich testach, to zerknijcie na mój poprzedni film, w którym je testowałam. Je już mam przetestowane, dlatego uważam, że dzisiejszy test będzie rzetelny, ponieważ możemy sobie porównać, jak one wypadły w tym poprzednim myciu i jak wypadną one dzisiaj. Jeśli chodzi o tą mgiełkę, to jest to oczywiście marka Onlybio. Jest to nowa seria i dokładnie to jest ta seria nawilżenia, ponieważ mamy tutaj algi, sól morską, miętę, cedr, piżmo, imbir. Mamy tutaj także glicerynę. Ale mgiełka zawiera także silikony, więc możemy tutaj liczyć na dodanie tej objętości, miękkości, ale także wygładzenia, które dają właśnie silikony. Mgiełka prezentuje się w taki oto sposób. Gdy długo stoi na półce, to delikatnie się rozdziela, dlatego ważne, aby przed takim użyciem jej wstrząsnąć ją i dopiero wtedy używać jej na włosach. Ja włosów jeszcze nie rozczesywałam, dosłownie zdjęłam ręcznik i delikatnie je tak ułożyłam, żeby nie wejść tutaj z taką szopą, bo włosy myłam głową w dół. Już bez dłuższego przedłużania zaczynamy teścior tej mgiełki. Włosy mam dobrze odsączone w ręcznik, nic mi już tutaj nie kapie, są nierozczesane i nie ma tutaj nałożonego serum i zastanawiam się właśnie, czy nałożyć to serum, czy nie. I skoro tutaj są w sumie silikony, czyli jest jakieś zabezpieczenie, to uważam, że nie będziemy używać serum, bo zobaczymy, jak taka mgiełka sprawdzi się właśnie bez serum, bo w sumie osoby, które kupują taką mgiełkę, może niekoniecznie będą używać serum, może chcą właśnie szybko sobie spryskać te włosy i je wysuszyć, więc tak oto dzisiaj zrobimy. Zobaczmy, jak... Jeśli chodzi o jej zapach, to ma taki właśnie, ja sama bym powiedziała po prostu nawilżenie, humektanty, bo jest to taki orzeźwiający dosyć zapach. Nie wiem też ile jej użyć, bo jeśli chodzi o mnie, to ja w ogóle rzadko kiedy używam takich mgiełek, jakoś nie przywykłam do nich, nie do końca lubię, znaczy lubię, nie do końca przepadam za ich po prostu. Nie do końca przypadam za ich stosowaniem, bo nie do końca wiem, kiedy, w jakiej pielęgnacji mam ich użyć, bo zazwyczaj jak testuję jakiś produkt, no to nie chcę już sobie psuć tego efektu takiego rzetelnego jakąś mgiełką. No ale skoro powstała taka seria, to jest to idealny czas na właśnie testowanie takich mgiełek. No dobra, trochę już jej tutaj napsikałam, ale żeby naprawdę ten test był rzetelny, to nałożę jej dużo. Nawet tyłem się odwrócę do Was. No dobra, żeby też nie przesadzić w tą drugą stronę. Myślę, że tyle będzie ok. Zobaczmy teraz, jak włosy rozczeszą się na tą mgiełkę. Jako, że są silikony, to zakładam, że szczotka powinna fajnie tutaj sunąć po włosach. Więc biorę szczotkę i zaczynam zawsze od końcówek. I lecimy ku górze. Spróbuję się nie odzywać, żebyście słyszeli, czy coś się ciągnie, czy nie. Ale wygląda na to, że naprawdę dobrze sobie poradziła, mimo że myłam głowę włosą w dół. Mimo że myłam włosy głową w dół, to świetnie sobie poradziła, bo włosy były dosyć mocno splątane. Na pewno są bardziej splątane, niż jakbym myła je po prostu stojąc. Zobaczmy jeszcze drugą stronę. No jest potencjał. Powiem Wam, że naprawdę jest potencjał do rozczesywania włosów plączących się. I jeszcze tył. No, mamy pięknie rozczesane. Ja zawsze jeszcze biorę sobie takie do tyłu. Nie no, fajnie. Fajnie szczotka sunie i nic tutaj się nie plącze. Elegancko. Ok, włosy mam rozczesane, lecę suszyć i wracam do Was już z efektem końcowym. No dobra, wracam do Was już z wysuszonymi włosami, ale jeszcze nie rozczesanymi. Przy Was rozczeszę włosy, żeby wszystko było jasne i klarowne.
Tak wygląda lewa strona. Zobaczymy sobie od razu z przedziałkiem. No i patrzymy na efekt. Przypominam, że tutaj nie ma serum. I co myślimy? Ja jeszcze sama tyłu nie widzę, ale powiem Wam, na pewno jest duża objętość. To jest bardzo widoczne. Jest również tafla, jest błysk, ale to, co czuję, jak dotykam te włosy, na pewno one nie będą się strączkować, to nie ma szans, bo za dużo tutaj było tych humektantów, aby one się chciały jakoś tam strączkować, ale mam wrażenie, że są jakby takie trochę szorstkie, znaczy te, jak palcami sobie chcę przejechać, to on tak trochę stawiają opór. Delikatnie jakby stawiają opór. Ale to, co już jest plusem na pewno, to to, że zobaczcie, ile razy ja dotykam te włosy, a one się kompletnie nie strączkują. W ogóle się nie zbijają w takie pasma. W ogóle. No. Tak, to jest plus. Ale czuję, kurczę, że one jakby tak, jakby może właśnie brakowało im tego serum trochę. No tak nie wiem sama. Nie są takie najprzyjemniejsze w dotyku, tak bym to powiedziała. Że o, jak sobie w szczególności to pasmo przednie biorę, to czuję, że te włoski troszeczkę odstają. Czuć to. Że nie ma tutaj takiego turbo wygładzenia, że one są takie delikatnie szorstkie, no. Delikatnie szorstkie. A spróbujmy może teraz na te suche włosy nałożyć serum i zobaczmy, czy będzie jakaś poprawa. Jedna pompeczka, żeby nie było za wiele. Też tak dobrze chcę rozpracować to serum, żeby nie zepsuć jednak tego efektu. Właśnie tak między palcami tutaj, gdzie to mi się zacina, jak tak biorę. Jest lepiej zdecydowanie. Czyli troszkę jednak brakowało im tego takiego poślizgu. Ale spójrzcie, że ja nie przeczesałam włosów po użyciu serum, a one nadal nie chcą się w ogóle strączkować. Ale super. Ale przeczeszę je jeszcze tak ostatni raz dla zasady. No i taki mamy efekt, słuchajcie. Efekt sypkich, bardzo, bardzo sypkich włosów. Efekt na pewno nawilżonych włosów. To, że one nie są miłe w dotyku, to jest na pewno jakiś tam minus, ale sam efekt, jak ja bym poszła na jakąś sesję, to chciałabym, żeby moje włosy właśnie w taki sposób wyglądały, bo widać, że one są nawilżone, że one są zdrowe, wyglądają bardzo, bardzo dobrze. No spójrzcie tylko na to. Nawet nie muszę nimi machać, żeby było widać, że one naprawdę bardzo dobrze wyglądają. Przybliżę Wam się tutaj. Jak widzicie, też za dużo tych włosków nie odstaje jednak, bo jakby odstawało, to byłoby je tutaj gdzieś tam widać, a one są dobrze przyklepane, ale pod ręką, pod palcem je gdzieś tam delikatnie czuć. Teraz już jak przeczesuję tak palcami te włosy, to już tam nic mi się nie zahacza, nie zacina, ale wciąż nie są one tak przyjemne w dotyku, jak czasami potrafię uzyskać. Więc jeśli chodzi o sam efekt, to jest super. Naprawdę podobają mi się te włosy, ale jeśli mówimy już o tym, jakie są w dotyku, no to troszeczkę na minus, bo myślałam i oczekiwałam trochę, że one będą takie, wiecie, bardzo, bardzo miękkie, takie mięsiste. Może jeszcze się trochę przyklepią i z samego rana będą jeszcze przyjemniejsze. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć porównanie efektu z poprzedniego mycia, kiedy tej mgiełki nie użyłam, oraz z dzisiejszego, kiedy tą mgiełkę użyłam. Ja sama jestem ciekawa, jak to zestawienie będzie wyglądało, czy będzie w ogóle jakaś różnica taka widoczna gołym okiem, ale jednak przez kamerę, bo sama no, nie jestem w stanie powiedzieć, czy widzę efekt w tym momencie jakiś inny, czy nie. To, co widzę na pewno, to to, że one się o wiele mniej strączkują, mimo że w
W tamtym myciu też się nie strączkowały, to tutaj chyba jeszcze bardziej jest to podkreślone. Także podsumowując już tą mgiełkę, jest to na pewno bardzo dobry produkt, w szczególności dla osób, które mają problem z obciążeniem, którym włosy się szybko właśnie tak przetłuszczają, strączkują, są takie pasma porozdzielane. Osoby, które szukają objętości, sypkości, na pewno nie polecę go osobom, które walczą z puchem, które mają ciągle puch i walczą z wygładzeniem, bo ten silikon, no okej, dał trochę tego wygładzenia, ale jednak to wygładzenie bym bardziej uznała właśnie dla osób, które potrzebują tej sypkości i objętości, bo osobom, które szukają wygładzenia, raczej ten silikon w tej odżywce za dużo już nie da. W tym momencie już trzeba iść bardziej w te emolienty, aniżeli w kumektanty, tak jak w tej odżywce. Moja ocena, bo zawsze dajemy ocenę, myślę, że takie 8, nawet 9 na 10. Ten 1 czy 2 punkty zabiorę tylko i wyłącznie za to, jakie te włosy są w dotyku. No bo gdybym chciała iść na jakąś sesję, to naprawdę użyłabym tego dokładnie zestawu, bo moje włosy po tym myciu wyglądają przepięknie i widzę to w kamerze i widzę to także w lustrze, że są naprawdę fajne, są fajne i wyglądają bardzo zdrowo, bo końcówki też mimo wszystko są fajnie tak wygładzone, proste, bardzo proste. Widocznie też moje włosy dzisiaj potrzebowały tych humektantów. I co, to na tyle. Ja już się z Wami żegnam. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy taka seria Wam się podoba i czy testowaliście tą odżywkę, a czy może chcecie się na nią skusić, jeśli nie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!